Jako główny pan Maciej Kasprakowicz, asystenci panowie Łukasz Araszkiewicz i Szymon Smoczyk. W strojach biało-czarnych, drużyna gości Kłos-Gałowo. Za chwilę przeczytam składy. Natomiast dziś w strojach niebiesko-czerwonych, drużyna Sparty Żonotuły. A na początek miła uroczystość, stępne spotkanie w ubiegłym tygodniu. W barwach Sparty rozegrał Dominik Rzeszowski. I dla niego symboliczna statuetka, nagroda na setne spotkanie, dziś spotkanie numer 101 w barwach Sparty Żonotuły. Wręczają prezes Jacek Kacik i wiceprezes Władysław Dyzet. A teraz proszę państwa o powstanie. Przedwczoraj odszedł od nas znany wszystkim doktor Janusz Krupski, który opiekował się również klubem od strony medycyny sportowej. A teraz minuta ciszy dla uczczenia jego pamięci. Dwunasta minuta spotkania, uradowany Jakub Paździerski, przepiękny strzał w okienko, Sparta Żonotuły prowadzi z Kłosem Gałowo, 1-0, 12 minuta, Jakub Paździerski zdobywcą bramki. 25 minuta spotkania, Sparta Kłos Gałowo, 1-0. Zaczynamy drugą część meczu. Druga bramka w dzisiejszym spotkaniu, ponownie po indywidualnej akcji Jakub Paździerski, 65 minuta spotkania, Sparta Żonotuły Kłos Gałowo, 2-0.
33 minucie objęła prowadzenie Barcelona. Hej, tam gra sędziuj, a nie Barcelona.87. minuta spotkania i kolejna, ostatnia zmiana w drużynie Sparty. Jarosław Michalski po 9 miesiącach kontuzji ciężkiej dziś po raz pierwszy na boisku w Szamotułach. Witamy oklaskami. Jarosław Michalski. Proszę, że chyba Werda nie jest znowu. Numer 4. Numer 17, Sławomir Skowroński, ukarany żółtą kartką, zawodnik drużyny gości. Zakończył spotkanie o mistrzostwo klasy okręgowej zachodniej grupy. Sparta Szamotuły w dniu dzisiejszym pokonała Kłosa Gałowo 2-0. Obie bramki zdobył Jakub Paździerski w 12 i w 65 minucie spotkania. A więc pasa meczów bez porażki trwa, to już 15 mecz z kolei bez porażki Sparty Szamotuły. Sparta Szamotuły podejmować będzie Wartę Sieraków i serdecznie zapraszam na to spotkanie. 1 czerwca, godzina 18, Sparta Szamotuły, Warta Sieraków. Zapraszam serdecznie, brawa za kolejne zwycięstwo i oczywiście po dzisiejszym zwycięstwie, bez względu na jutrzejszy wynik spotkania we Wronkach, Sparta nadal liderem grupy zachodniej klasy okręgowej.